Majka, poczekaj! Majka! Najpierw przylazł do domu z jakąś choinką. Potem nas porwał. Potem nas mało nie pozabijał. A teraz chce, żebyśmy zamarzli. Żebyśmy po prostu zamarzli, bo on chce, że my musimy zamarznąć w Wigilię na jakimś wypizdowie. To zamarzaj, no! Czy ta japa zamarznie, bo przestajesz gadać? Słucham? Głucha jesteś? Wiesz co? Powinnam była posłuchać moich rodziców. Nigdy cię nie lubili. Możesz im podziękować ode mnie, bo z ich ust to jest komplement. Nie drażnij mnie! Bo co mi zrobisz? Prześpisz się z króliczkiem wielkanocnym? Coś ty powiedział. Myślisz, że nie wiem? Bardzo ci współczuję. Szczepan! Szczepan, nie odwracaj się ode mnie! Nigdy się ode mnie nie odwracaj, rozumiesz? Myślisz, że jestem z tego dumna? Ciebie nigdy nie było w domu! Przecież ty mnie już nawet nie dotykasz! Teraz ci lepiej? Ty pieprzony dupku! Mam cię dosyć, rozumiesz? 17 lat żyłam z tą twoją znieczulicą, ale mam już tego dosyć! Chcesz, żebym zniknął? Co? Chcesz? Nienawidzę cię! A! To zniknę! Znikaj, znieczuły palancie! 15 lat, ale zaraz już nie będę, rozumiesz? Nienawidzę cię! Zamknij japę! Doktorem ulecz się tam! Czy mogę mieć normalnych rodziców? Zamknij się! Dorek! Doktorem się znalazł! Zamknij japę! Nienawidzę was! Nienawidzę was! Nienawidzę! Majka, wyluzuj, no! Wyluzuj! Ej! Głupia wariatko! Uspokój się, wariatko! Ej! To jest taki żart! To jest żartujemy! To nie jest śmieszne! Trochę jest. A gdzie jest dziadek? Dziadku! Wal się. Tato! Tato!